No witam was, kochani. Czy on zrobi pierwszy krok? To jest czytanie dla was. Wybierzecie sobie grupę. Ja przytasuję kartę. Wybierzecie sobie grupę 1, 2 lub 3, tak? Jest okres wakacji. Poznajemy różne osoby. A może czekamy na odzew kogoś? Czekamy i zobaczymy, czy on zrobi pierwszy krok, czy nie zrobi. Karty nam powiedzą. Dopowiemy kartami anielskimi, co chcą nam przekazać. Pamiętajcie. Bierzcie grupę 1, 2, 3. Już tworzymy grupę z kart. Grupa pierwsza. Dla grupy drugiej. I dla grupy trzeciej. Karty tarota już mamy. Te odkładam na bok. Mamy grupę 1, 2, 3. Dołożymy karty anielskie. 1, 2, 3. Odkładam na bok. Karty anielskie włożę pod spód. I kochani, wybieramy. Pomyślcie o tym pytaniu. Czy on zrobi pierwszy krok? Grupa 1, grupa 2 i grupa 3. A może, żeby było łatwiej, to... to ja się znowu rozbiorę. Bransoletka z turkusu niebieskiego. Bransoletka z turmalinem, czarny turmalin, i turkus mam z łapaczem snów, taka zawieszka oko proroka na klucze, i to będzie jako grupa trzecia. Kochani, wybierzcie sobie, zastanówcie się, ale na spokojnie. Jeżeli nie wiecie, zatrzymajcie sobie filmik. Kochani, to musi być w spokoju wybrane. Nie tak na łapu-capu. Tak? Czy on zrobi, albo ona zrobi pierwszy krok? Za chwilę otrzymacie odpowiedź. Serduszka. Zaczynamy od bransoletki z turkusem, od grupy numer 1. Och, paśmiecz. Kochani, obserwuje was, śledzi, czyta, pyta. Czy zrobi pierwszy krok? No w tej karcie to on tylko tak orientuje się w terenie. Brzydko powiedziawszy, tak, orientuje się w terenie, bo on chce najpierw najwięcej się dowiedzieć, zobaczyć, pooglądać zdjęcia na Instagramie, na Facebooku, gdzieś tam, gdzieś tam. Zadziałać? Może zadziałać. Może zrobić pierwszy krok. Ale najpierw zbierze informacje. A jaka jest karta anielska? Nie ma się czym martwić, kochani. Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy sposób i bez wysiłku. Czyli wysiłek jest po jego stronie. Niech się stara.
To ja przechodzę do grupy drugiej, tak? Kto wybrał grupę drugą? I czarny turmalin. Trzy denary, trzy monety, jak kto woli. No on będzie pracować, czy ona, nad tym, aby zrobić pierwszy krok. To możecie też być wy. Możecie być też tacy, wiecie, dociekliwy. Ja muszę teraz. Tak, uważam, że tak, że zrobi. Że on pracuje nad tym i to współpracuje chyba z kimś. Fajna osoba. Wyczułam dobrą energię. A co aniołki? No właśnie. Ja wyczuwam dobrą energię, a karta od aniołów to praca z energią, kochani. Przeczytam wam. Życie bywa elektryzujące, ponieważ samą jego esencję stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twe dłonie, serce są gotowe, żeby przekazać uzdrawiającą energię twoim bliskim i klientom. Grupa druga. Dziękuję. Przechodzę do grupy trzeciej. I zobaczymy, co tu u was. Niestety, zawieszenie. Wisielec. Moi drodzy, no on nie zrobi tego pierwszego kroku. Zawiśnie, tak jak ten chłopek tutaj. Zawiśnie, nie zrobi, może się wstydzi. Może nie chce, może ma kompleksy, może coś tam innego się zadziało, może kogoś spotkał, może ktoś mu w głowie namieszał. Nie będzie miał odwagi. Gdyby ta karta była tak, to by zadziałał. Ale kochani, ta karta pokazuje się tak. Nie zrobi pierwszego kroku. Karta anielska dla was. Prawo przyciągania. Każda myśl jest inwestycją. Czyli, kochani, przyciągamy, tak? Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swych myśli i napełniania ich miłością, spokojem i harmonią. Na twoją prośbę z przyjemnością dostroimy twoją energię do najwyższych częstotliwości. Grupa trzecia. Niestety. Boi się, nie może, nie zrobi pierwszego kroku. Kochani, zapraszam serdecznie do subskrypcji, do lajkowania. Za chwilę nowy filmik. Dziękuję bardzo i do następnego razu.